Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu, który będzie odcinkiem o tyle innym, że jest takim odcinkiem w formie Smalltalk. Czyli ja kiedyś zaczynałem swój podcast, miałem taki pomysł, żeby właśnie co jakiś czas wypuszczać krótsze odcinki, które będą tylko takim. Podzieleniem się pewnym spostrzeżeniem z mojej perspektywy. Spostrzeżenia będą dotyczyły różnych rzeczy, na przykład Kopenhagi. I chciałem po prostu taki odcinek dla Was zrealizować, bo spotkałem się dzisiaj ze swoim kumplem. Pozdrawiam cię, Maćku. I siedzieliśmy sobie na kawie w Kopenhadze przy bardzo fajnym miejscu i zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach, o jakichś naszych planach, marzeniach związanych z Kopenhagą. Rozmawialiśmy też o rozwoju mojego podcastu, i jakoś tak nagle. Zaczęliśmy poruszać temat Kopenhagi i obecności Kopenhagi w moim podcaście. Ja jakoś tak sobie zdałem sprawę, że tej Kopenhagi jest w sumie mało, że mm, ja mieszkam w tej Kopenhadze, ale dość mało odcinków nagrywam, które są poświęcone Kopenhadze i w sumie dość mało jej wam pokazuję. Także stwierdziłem, że poświęcę ten krótki odcinek i przekażę wam 10 miejsc, które warto odwiedzić w Kopenhadze, mm, ze swojej takiej prywatnej perspektywy, czyli to są miejsca, które mnie w jakiś sposób urzekły. I wielu z tych miejsc nie znajdziecie w przewodnikach, także zaczynajmy. Na pewno pierwszą rzeczą, którą mógłbym Wam polecić, i to nie tylko dlatego, że jest niesamowicie ciekawa, ale też dlatego, że pisałem o niej naukowy artykuł i wiem o niej myślę, że dość sporo. Jest to dzielnica Refen, a właściwie miasteczko food Refen, które znajduje się na położonej od około 4-5 kilometrów od centrum wyspie Röfshalön, jeśli dobrze to wymawiam z moim coraz już lepszym duńskim. I jest to dzielnica, która tak naprawdę się rozwija i są wobec niej tak naprawdę bardzo duże plany, jeśli chodzi o nową dzielnicę mieszkaniową, ale myślę, że o tym opowiem w innym Odcinku, to warto wspomnieć, że refen to jest miejsce, w którym spotyka się właśnie street food, jedzenie, design, kultura i także różne wyrobnictwo, wzornictwo i różne inne warsztaty, które są po prostu tutaj prowadzone przez różnych bardzo kreatywnych ludzi. I myślę, że refen warto odwiedzić przede wszystkim, dlatego, że jest otoczone wspaniałą wodą, jest otoczone kanałami i można nie tylko tam pójść zjeść, napić się piwa, potańczyć, pobawić się, ale także w cieplejszych miesiącach oczywiście wskoczyć sobie do wody. Także jest to bardzo fajne miejsce, szczególnie, że cały czas zachowana jest część postportowa, poststoczniowa, ponieważ ponad 100 lat temu funkcjonowała tutaj stocznia, budowano tutaj statki i stare magazyny cały czas tutaj są, więc myślę, że bardzo warto to miejsce zobaczyć, a oprócz tego są tu też mieszkania kontenerowe. Bardzo znany projekt mieszkania kontenerowego z zrobiony przez firmę architektoniczną BIG, tak zwany Urban Rigger, a także dość niedaleko znajduje się inny projekt BIGA, czyli spalarnia śmieci, która ma na sobie stok narciarski, który jest niesamowicie dużą atrakcją właśnie tego miejsca, ale także samej Kopenhagi. Drugim miejscem, o którym warto wspomnieć i Jestem prawie pewien, że nie znajdziecie tego miejsca w różnych przewodnikach, a na pewno w tych drukowanych. Jest nowa zielona oaza w Kopenhadze, która nazywa się Bonne Gordon. Czyli po prostu ogród stworzony w, w takiej post, właściwie może jeszcze nie post, ale w takim terenie, który należy do przewoźnika kolejowego, czy są to pewne tereny, które właśnie sąsiadują z obecnymi jeszcze składami pociągów, z taką ogólnie infrastrukturą kolejową. Co ciekawe, ta kopenhaska zielona oaza to mm, nie jest miejsce nowe, ponieważ dość centralnie w środku miasta znajdziemy tutaj pewne drewniane konstrukcje, które funkcjonują, które funkcjonowały jako różne składy, i podejrzewam też że jako mieszkania dla pracowników, dla robotników. Od 1909 roku, także jest to miejsce, które jest na nowo odkrywane. Jest to miejsce, które jest otoczone zielenią z każdej strony. No jest to miejsce wyjątkowe, które zostało teraz przerobione na takie miejsce, gdzie można przyjść, zjeść, posiedzieć. I jest to miejsce dość Małe, bym powiedział, nie jest to miejsce do masowych, wielkich imprez, ale jak ostatni raz tam byłem, był na przykład pokaz filmowy na słuchawkach, co ciekawe, czyli takie silent disco party, tylko że w postaci filmu, który był puszczany na, na wielkim ekranie. Bardzo polecam to miejsce, szczególnie, że tak jak wspominałem, nie jest ono jeszcze zbyt popularne. Natomiast wydaje mi się, że będzie coraz, coraz bardziej uczęszczane wśród przyjezdnych i nie tylko. Trzecią rzeczą wartą odwiedzenia jest nowo powstała dzielnica Nordhaun na północnym wschodzie Kopenhagi i jest to tak samo dzielnica, która jest zrobiona, która bazuje na starej części portowej. Jest to dzielnica, która... Zyskuje coraz więcej atrakcji, coraz większy rozgłos, coraz większe również ceny mieszkań. I jest to dzielnica, którą warto odwiedzić, dlatego że jest tam m.in. bardzo ciekawy parking zaprojektowany przez firmę architektoniczną Jaya Architects. Parking, który nazywa się Conditates Luders, jeśli znowu dobrze to wymawiam po duńsku, jest ciekawy o tyle, że jest to miejsce wielofunkcyjne, pomimo że główna funkcja tego budynku to parking, to tak naprawdę samochody są przykryte przez fasadę, a także zieleń, która tą fasadę porasta. Więc główną atrakcją dla kogoś, kto nie zostawia tam samochodu staje się umieszczone na samym szczycie parkingu plac zabaw dla dzieci, z którego jeszcze widać niesamowitą panoramę miasta. Widać nawet Szwecję, co ciekawe, co jest mi szczególnie bardzo bliskie, że mogę tam sobie czasem pójść i popatrzeć na miasto, w którym kiedyś mieszkałem, czyli Malmö. Ale właśnie, wracając do tego, do głównego punktu tego Parkingu i tego Placu Zabaw jest to, że miejsce stało się niesamowicie atrakcyjne wśród turystów, i nie tylko, ponieważ można na sam dach wjechać windą, ale można też wbiec po schodach i na dole można kliknąć taki przycisk, który policzy nam czas, w jakim wbiegniemy na górę, na sam szczyt tego parkingu. Więc jest to coś i dla dzieci, i dla sportowców, i dla turystów, którzy po prostu chcieliby zobaczyć, jak bardzo wielofunkcyjny może być budynek parkingu. Dodam jeszcze tylko, że oprócz parkingu, oprócz Placu Zabaw na dachu znajdziemy tam na przykład sklepy oraz stacje recyklingu, gdzie możemy oddać swoje rzeczy, których nie potrzebujemy. Kolejną ciekawą rzeczą i miejscem wartym odwiedzenia i wydaje mi się, że będzie ono najpopularniejsze z całej listy pewnie takie, które gdzieś tam jednak się przejawia w tych przewodnikach jest Krystiania, czyli teoretycznie dzielnica Kopenhagi, ale znana także jako Wolne Miasto Krystiania. No ale czemu wolne? Wolne dlatego, że... Jest to takie częściowo samostanowiące się osiedle w dzielnicy Kopenhagi, Christian Haun. Co ciekawe, duńskie władze nadały jej mieszkańcom taki legalny status niezależnej społeczności. Jest to część miasta, która bardzo słynie z takiego ruchu hipisowskiego, kultury alternatywnej. I co ciekawe, miasto to powstało, miasteczko to, bo tak bym to nazywał, jako takie miasteczko Christiania, powstało w latach około 70., kiedy grupa hipisów, skłotersów zajęła opuszczone koszary wojskowe, które były skupione właśnie w tej wojskowej jednostce Christianshaun. No i co ciekawe, stała się ona takim symbolem wolności ludzi, tak, którzy chcieli też protestować przeciwko eksmisjom, którzy chcieli protestować przeciwko rosnącym cenom, ale także którzy po prostu szukali jakiegoś takiego alternatywnego, sorry za angielskie wtrącenie, lifestyle'u. I co jest ciekawe teraz, to to, że miasteczko wyewoluowało w atrakcję turystyczną. Czyli oprócz tego, że cały czas mieszkają tam ludzie, to miasteczko jest odwiedzane przez naprawdę dziesiątki tysięcy turystów, których łakną, no właśnie, zobaczenia takiej komuny, zobaczenia takiego bardziej luźnego, hipisowskiego stylu życia, takiej bardziej właśnie bohemy. Dzielnicy artystycznej, ale także jako że dzielnica Christiania jest wyjęta spod prawa Unii Europejskiej, to można sprzedawać tam, z czego oczywiście ludzie korzystają, narkotyki. Głównie chodzi tutaj o marihuanę i hasz, ale no jest to miejsce, w którym legalnie można zakupić ten narkotyk i spożyć albo nie spożyć na miejscu. Jest to bardzo ciekawe, bo jest to jeden z głównych powodów, dla których ludzie do Christianii się wybierają. Kolejną ciekawą rzeczą jest Sunder Boulevard, czyli bulwar w dzielnicy Westerbro w Kopenhadze, który jest bardzo ciekawy, ponieważ dość szeroka ulica została przekształcona w park liniowy z różnymi obiektami do uprawiania sportu, ale nie tylko. I coś, co mi się bardzo podoba w tej dzielnicy, przy tym parku, który ma około 1,3 km długości, to to, że całkowicie przekształcił on tę część miasta, ponieważ Suder Boulevard sprawił, że ulica ta stała się niesamowicie popularna wśród ludzi, którzy nie tylko chcą pograć w ping czy w kosza na świeżym powietrzu, ale którzy po prostu chcą spotkać się ze znajomymi, napić się piwa, wina czy czegoś innego i zjeść pizzę. Bardzo popularne w Kopenhadze jest takie życie na ulicy, że po prostu nie jest niczym dziwnym, że ktoś sobie Siedzi na krawężniku na ulicy, wsuwa sobie pizzę czy popija tuborga i po prostu cieszy się słońcem czy, czy spotkaniem ze znajomymi. Takim właśnie miejscem jest Sunder Boulevard i jest to miejsce, które Wam bardzo, bardzo polecam zobaczyć i przejść się wzdłuż tego miejsca. Najlepiej w porze letniej, kiedy kwitną tam przepiękne liście drzew. Natomiast ja pamiętam, że byłem tam na jesieni, trafiliśmy akurat na ładną pogodę i wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłem to miejsce, to byłem nim naprawdę, naprawdę zachwycony, więc polecam to Wam z perspektywy mieszkańca Kopenhagi, ale także urbanisty, bo naprawdę mi się ten kawałek miasta podoba. Z racji tego, że chcę, żeby ten small talk był naprawdę small talkiem, żeby nie zajmował więcej niż te około 10 minut, to to jest pierwsza część tego odcinka. W kolejnym odcinku przekażę wam kolejne 5 rzeczy, 5 miejsc, które bardzo warto zobaczyć w Kopenhadze. A jeśli ten odcinek ci się podobał, to Proszę oceń go na iTunes czy na Apple Podcast. Podziel się nim ze znajomymi, czy po prostu daj mi łapkę w górę, czy serduszko, czy po prostu do mnie napisz i nawet napisz, że po prostu ci się to podobało, bo ja wtedy będę wiedział, że chcielibyście słuchać więcej o Kopenhadze i będę dzięki temu mógł tworzyć więcej dla was takich właśnie odcinków. Do usłyszenia, albo jakbym powiedział raczej po duńsku, vi ses.